skłusza Redeco. www.redeco.pl. Gimbasket udział w drugoligowych rozgrywkach w poprzednim sezonie traktował jako możliwość rozwoju zawodników i ogrywania ich, a nie pod kątem wyników sportowych. Dlatego też w składzie wrocławian grali praktycznie sami nastolatkowie. W efekcie w starciach z drugoligowymi ekipami, w których roi się od bardzo doświadczonych zawodników, Gimbasket notował porażkę za porażką. Po sezonie bez zwycięstwa zespół spadł z drugiej ligi. Wiele jednak wskazuje na to, że ponownie będziemy oglądać podopiecznych Roberta Kościuka na parkietach tej klasy rozgrywkowej. Polski Związek Koszykówki wydał oświadczenie, wydał komunikat dotyczący przyszłorocznych rozgrywek drugiej ligi. Zespół Gimbasketu dostał takie zaproszenie, oczywiście po spełnieniu określonych warunków. W tej chwili przygotowujemy wszystkie dokumenty, które pozwolą nam przystąpić do tych rozgrywek i cieszę się, że będziemy mogli kontynuować nasz proces rozwoju naszych graczy przede wszystkim. Ten sezon powinien być o wiele lepszy dla zespołu Gimbasketu. Dlaczego? Będziemy wzmocnieni naszym wychowankiem, Rafałem Malitką, który jako 16-latek był w reprezentacji Polski do lat 16 i po skończeniu naszego gimnazjum wyjechał, że tak powiem, w Polskę i tam nabierał szlifów seniorskich. Grał swego czasu w zespołach pierwszoligowych, drugoligowych, a teraz do nas wraca w roli zawodnika, jednocześnie trenera grup młodzieżowych, także z tego bardzo się naprawdę cieszę. I kolejna rzecz to jest taka, że dla niektórych z tych chłopaków będzie to trzeci sezon w rozgrywkach drugiej ligi i to musi zaprocentować. Robert Kościuk zauważa, że kiedy wystawiał młodzież jako pierwszy w drugoligowych rozgrywkach, często był za to krytykowany i wyśmiewany. Dziś natomiast wielu jego kolegów po fachu z innych klubów chce robić dokładnie to samo. Podczas ostatniej konferencji licencyjnej spotkałem wielu trenerów, którzy trochę wyjawili swoich sekretów klubowych i faktycznie część z nich dąży do tego, żeby odmłodzić swoje zespoły. Część zawodników będzie rezygnowała, mówię o tych starszych zawodnikach, także może się okazać, że właśnie gros tych zespołów pójdzie naszym śladem i będą starali się odmładzać i wprowadzać jak gdyby świeżą krew. No to my to mamy za sobą. Aby móc zagrać w zespole Gimbasketu, należy być uczniem szkoły. Szczegóły naboru na stronie internetowej placówki. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl